get up. Get up. Well, get up. Siemanko, witam was w samym środku mojego okresu sparingowego. Dzisiaj jest piątek rano. W piątek robimy poranne sparingi. Dzisiaj mamy prawdopodobnie trzech przeciwników. Jest Daniel Romielańczuk, jest Tomek Janiszewski i Marcin Prachnio. No i generalnie ja sam, więc będzie ciężko, ale na tym polegają sparingi. Weszło! Jest impreza mistrzowska. Jak się popieści, to się zmieści, nie? Najpierw w dół przyciśnij, potem odepnij łokcie. Takie. Dobre. I'm with Tybura. Obejdź, tak jest. Kontrola. Tak jest, do końca, utrzymaj. Tak. Czas! Przygotowania! Tak jest! Kontrola teraz! Czas! Jazda! Broń! Zepchnij głowę! Muszę iść do góry, nie idziesz! Skończ to! Czas! Ostatni sparing w tym tygodniu, przedostatni trening, całkiem przyzwoicie udało się przepracować 3 rundy dochodzeniowo. Liczyłem, że troszkę będzie lepsza ta forma, ale jest koniec tygodnia, więc dlatego wybaczamy. Spotkaliśmy się na rozstaju dróg, ja idę do Centrum Medycznego MML. Ja idę spotkać się z ministrem sportu, a ja idę mu potowarzyszyć. A Marcin się na kebab. Fajne? Chyba całkiem niezłe. Może je wezmę. Polska, to bierzemy. Musi być akcent polski w Indonezji. Zapraszam was do sklepu Pitbulla na ulicy Madalińskiego w Warszawie. My już jesteśmy po zakupach, pełne torby są w aucie i spadane, ale wpadajcie i kupujcie ciuchy Pitbulla, bo są naprawdę bardzo dobre. Papryka, cukinia, pieczarki, makaron ryżowy i kurczak daje bardzo dobrą kompozycję na posiłek regeneracyjny po treningu. Za chwilę to wszystko bierzemy, umyjemy, wrzucimy w jedną... I cytrynka. Cytrynka, okej. Wrzucimy do jednego gara, się ugotuje i będzie coś dobrego z tego. Zaprosili mnie na obiad, tylko nie mówili, że sam go będę musiał zrobić. Z posiłków potreningowych najbardziej lubimy soki, szczególnie gdy są owocowe. O, właśnie. Jak to małpka dostaje banana, weź. Mało tego, że mi nikt nie gotuje, to jeszcze mam dwóch darmozjadów do ugotowania, więc dzisiaj na szybko zrobiliśmy posiłek z papryki, cukinii i pieczarek, do tego makaron ryżowy. I kurczak. Proste danie, szybkie, ale jak się gotuje dla kilku osób, to trzeba robić szybko i łatwo, bo zbyt długo to zajmuje. Tak? Dobre? Świetne. Normalnie zawodnicy UFC mają jakiegoś tam nutrition guy. U nas zawodnik gotuje dla wszystkich. Dla całego teamu. Musi się starać. Żeby trochę zregenerować się szybciej w tym trudnym okresie sparingowym, korzystam z tego, co się da. I tak jak dzisiaj korzystam właśnie z krokomory i za chwilę na 4 minutki wchodzimy do minus 130 stopni.
long, we got it. Your heart, I want it. I know you want me, so just sit back and enjoy it. Będą mocne bomby na ryj, dlatego Marcin musiał założyć ochronę. Ja nie zakładam, bo ja nie dostaję. Sparujemy sobie z Marcinkiem. Właśnie dzisiaj jest ważenie przed KSW na stadionie. Wszyscy właściwie są w rozjazdach, nie ma trenerów. Nie ma prawie wcale zawodników, więc taki u nas okres chwilowy. Właściwie jeden dzień. Ale za to w sobotę ma być bomba na stadionie. Znaczy może źle to brzmi. Ale ma być ostro. Kończymy drugi odcinek wideobloga. Dzisiaj w mocno okrojonym składzie, bo jutro jest oczywiście gala KSW na Narodowej. Wszyscy już w gotowości. Paru zawodników od nas jest, więc trzymamy za nich kciuki. A skorzystając z okazji jeszcze, że Marcin ciągle w Polsce, zrobiliśmy sobie parę rundek w parterze, troszeczkę kulanki, trochę taktyki i tak kończymy ten tydzień. Marcin, chcesz coś dodać? Było świetnie, bardzo mi fajnie trenować z Marcinem w przyszłej misji UFC. Będzie grubo. Siła. Do zobaczenia w następnym odcinku.